Święty Adrian urodził się w VII wieku w północnej Afryce. W wieku około lat 10 przybył z rodziną do Neapolu, uciekając przed arabską inwazją. Wstąpił do klasztoru benedyktynów niedaleko Monte Cassino. Został z czasem opatem Niridanum w klasztorze na wyspie Nisida w Zatoce Neapolitańskiej. Papież święty Witalian mianował go dwukrotnie na arcybiskupa Canterbury. Adrian odmówił przyjęcia tego zaszczytu, gdyż uważał się za niegodnego. Na to miejsce zaproponował świętego Teodora Starsu. Witalian zgodził się, ale jednocześnie mianował Adriana asystentem nowego arcybiskupa Canterbury. Obaj w roku 668 przez Francję wyruszyli do Brytanii. Podczas podróży Adrian został aresztowany przez Ebroina, burmistrza Neustrii we Francji, który podejrzewał, że święty udaje się do angielskich królów z tajną misją od cesarza Konstansa II. Teodor musiał pojechać dalej sam. Kiedy Adrian wreszcie został uwolniony, pojechał do Brytanii i tam został mianowany opatem w klasztorze świętych Piotra i Pawła Canterbury. Święty Adrian wspierał biskupa Teodora w umacnianiu rzymskiego kościoła w Anglii. Jemu przypisuje się zasługę utrwalenia chorału gregoriańskiego w angielskich kościołach. Opat Adrian przekształcił szkołę klasztorną w Canterbury w potężny ośrodek naukowy, w którym wiedzę pobierało wielu studentów, także z zagranicy. Oprócz prowadzenia studiów biblijnych, nauczał tam greki i łaciny, matematyki, poezji i astronomii. Tłumaczył także na staroangielski. Zmarł 9 stycznia 710 roku i został pochowany w klasztornym kościele. Jego grób stał się miejscem licznych pielgrzymek za sprawą cudów. Kiedy nastąpiło otwarcie grobu w roku 1091, ciało znaleziono w nienaruszonym stanie. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w świętym Adrianie, opacie, wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe